Są pierwsze gołębie. Chodź, 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 chodź. Jeden usiadł. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. Piątka pierwsza. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Jeden się odbił dopiero. Chodź, chodź, chodź. Następne się zajmują. Teraz takie statko leciało galanty, nie skamerowałem, nie ma czasu, 12 gołębi. Wszystko brak czasu, nie ma kto się pomóc trochę. Chodź, chodź, chodź. Teraz kolejne 3, ale tak leciało z 50, piątka leci. Chodź, chodź, chodź. Niby głodne, ale nie chcą siadać.
Oj, kolejne latają. Jest 18. 8. No troszkę dużo. Jest następny. Dobra, idę trochę na zewnątrz, już sporo jest. 19 z 96. Na razie jest. 8:02. 8:08. 8:08 ostatni. No. Kurde, myślałem, że się wyrobię. Ni cholery się nie udało. Leciało tak jak mówiłem wcześniej statko. Ładne akurat nade mną. Krzywa kamera. No dobra. Ale niestety. O, tu dwa. Chodź. Tam dalej 2, 4, 6 gołąbków. To będzie 21 teraz. No troszkę rzadko. Ale może ten, akurat tu trochę tak przelotu nade mną było, no to może będzie następny za chwilkę lecieć. Pewnie coś tam się będzie wracać, już się wracają na południe, poszły tak na wschód. Przyleciały, bo trzeci. Chodź. Czwarty, następny się wraca. No, także spora grupka przyleci. No. Ogółem teraz powinno być. Chodź. O, ten ładniej. No, prędzej trzeba cicho być niż tam trzy poszły. No, na razie tak bardziej z drugiego lęgu trochę tak przylatywały. Ale chyba jest i tych trochę. No. Chodź. Kolejne trzy. Zniżyły się. Czwarty tam niżej, wyżej jeszcze. Oj, ładnie usiadły. O, ja ci kilka. Chodź. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 gołębi. Dosyć tak rozwalone. Chodź. Ale piłują dalej, tu 22. No być może zaraz coś będzie zawracać. Chodź. No na razie jeszcze przeszły, ale no to normalka, że za chwilkę może jakiś wrócić. No. No na pewno w tych pierwszych takich statku, tym większym było możliwe moich trochę gołębi. No tylko tak. O, teraz leci ładna paczka też. Tu około z 50. Chodź. O, następne. O, to ładny przelot, tu czarny siada. Chodź.
O, tu cztery moje się wraca. A, czekaj, czekaj, czekaj! No, z tych pierwszych gołębi. No, z tych nic, kurde, nie odbiło na razie. A galanta, galanta paczka przeszła, no. No tak, przelotu takiego dawno nie było nade mną. Zrobiło się ich trochę. 2, 4, 6, 7, 7 chyba tamten nie mówi. Chodź, 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 chodź! Dwa od razu na wlot. Chodź, 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 chodź! Tu jakieś dwa lecą, ale... Z nowego gołębnika dwa tam przyszły. O, tu kolejne dwa się wracają. Mówiłem, z tego flaciem odlecą od tego. Też z nowego gołębnika. Tamten też chyba z nowego. To z nowego już prawie, prawie komplet. Z 9 będzie 5 na 6 może. A ten jednak się skusił gdzieś indziej. Oh. No troszkę taki lot z przelotem nad dachem, to się dawno nie zdarzył, no. Te takie grupki galantawe leciały. Ciekawe tylko, czy nasze gołąbki. No prawdopodobnie nasze. No, jest teraz około 30 gołębi. No, pierwszy telefon. Na pierwszych kilometrażach trochę niewesoło. Dwie sztuki. Także coś iść, tak jakoś dziwnie, no. Kolejny telefon, a nic więcej nie widać gołębi. No teraz coś tam klepało. Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Klepało tam parę sztuk, ale tak sobie klep, klep, klep i dalej. 2, 4, 6 sztuk. No pewnie będą się wracać zaraz, no. No, ale taka największa grupka. Grupki przeszły i dalej nie widać, no. Dobra, jest chwilę czasu, mogę zobaczyć, no. No, 36 gołębków. Także jest dosyć sporo. 8-16, 8-2 pierwsze, no. Raz. 2, 3, 4, 5 po piątka i 5 po piątka drugiej drużyny. W tym roku dwie drużyny się jakoś tam udało zrobić. O, jest teraz 2, 4, 6. Pewnie się wróciły już tamte, co leciały. Chodź! Chyba 5. Dobra, idę tam, nie będę mi tu przeszkadzał. O, 3 sztuki usiadły chyba. O, kolejny siada. Chodź, chodź, chodź! To już teraz ponad 40. Chodź, chodź, chodź! Ale już teraz dziadziutko. I tak jakby gołębie przeszły już, no. Chodź, nie bójcie się, chodź. Teraz czarna też przyszła. Gdzie dwoje czarnych jest. Taka bardziej bura. O, i troszkę... O, pierwszy lot, to tam się uczą. Troszkę jastrząb płoszył. To się boją siadać, no. O, kolejny jeden. Płowy, tu jest następny. 6 już będzie. Chodź, chodź, chodź! Jeszcze takich najmłodszych chyba nie ma, ale coś tam przyleciało. No. Troszkę będą miały ten, ale nadejdą na dach. To już trochę latały, także
2, 4, 6 teraz. I wcześniej usiadły. Gdybyś od razu usiadły, to już by były w gębniku, a tak to. Ać. O, teraz spracają się, mówiłem. Ać. O, z tej pierwszej grupki. Jeden się odważy usiąść. No i będą siadać. Ać. Aby jeden usiadł. Ać. Nie płoszyć. No tam poszło. Ać. Spłoszyły się. Nie wiem, czy to moje, czy nie. No, ostatnio tak atakował, że w gołębnik przywalił. Mi się teraz boją. Ać. Aby jeden usiadł, to. Ale tu i też nie mój jest jeden, chociaż. Ać. No i jeszcze rundkę. I coraz więcej gołębi, aby jeden usiadł tylko. No teraz może. Ać. Ać. No i takie ładne statko i by se siadło i by se siadło, to latają i męczą się gorąco. No teraz. No to tak jak mówiłem, troszkę nie moich jednak. Ać. I tak troszkę się boją. No, jeszcze minął dach. No wkuszta się trochę i usiądź tam. No. Przecież. Ać. Nie ma się czego bać. No. O, następne dwa przyszły. Ać. I te pierwsze usiadły. Jak tamte. Ać. Ać. No, czerwony, nie mój. Jeszcze energii mają. Te dwa chyba moje jeszcze. Jeszcze około 40, 45, 50 gdzieś. No i tu dwie sztuki jeszcze latają, chyba moje. No. Mały, wkurzaj się, siadaj. Szkoda sił. Czerwony usiadł. Ać. Ać. Trochę się wróciło, coś tu słychać. Ale chyba nie. Tu jakiś wraca. Siada. Ać. Około 50. No filmu braknie, już się kamerka kończy, bateria. Ale taki dosyć fajny przylot. Poza tym, że nie chcą siadać. No. Zaraz przymusowe wyłączenie. A największy efekt. O, czerwony się zerwał. Tam gdzieś chyba jastrząb atakuje. Ktoś
Jeden. Ale jeszcze około 46 nie ma. No. Także ponad połowę jest, ale reszty nie widać. No. Taki najbardziej te pierwsze gołębie jednakowym czasie szły. Ósma te dwie, ósma pięć, ósma dziesięć. No. Taki był główny przelot. I wszystko przeszło, troszkę bokiem, trochę tym, ale główne stado, no podejrzewam, że 20% to przeszła tak o godzinie 8 do 10. No. Reszta gdzieś tam się zawieruszyło, ale... No ale jeszcze leci, no. No zobaczymy. No te sobie jeszcze latają. Bateria się kończy. O, chyba jaszczą, nie. Ten sobie klepuje trochę. Poklepuje. Rosa niesamowita, można się kąpać. Wilgotność spora. No mój się trochę wkurzył. W końcu, przecież brakuje sił. No, mogłoby znowu nadać je ze 20, to tak by było raźnie im. Milej dla oka w gonniku, aczkolwiek jest sporo. Czerwony się zdenerwował. No i niech idzie, bo męczy gołąbka tylko. Ani on, ani mój nie chce siadać. No. Ać. No w tym nowym gołębniku chyba prawie wszystko przyszło. Także galancie. Jakieś tam minimalne może brakować. Jednego. Dwa gołębie. O, są dwa. Ać. Przestraszył się. Ten. Jest następny. Czyli cztery. O, pierwszy ten tygrys. Chyba pierwszy. Nie widziałem. 3-4 będą. Może w końcu ten usiądzie. Tygrysiak się poleciał na południe. O, i telefon. W końcu te się wkurzyły. I tu trzy jeszcze siadają. Z południa już. Wracają się. O, tylko trzy sztuki leciało więcej, ale trzy sztuczki tylko. Ać. No troszkę nie za bardzo, ale już na drugim locie powinno być lepiej z chodzeniem. Raz, że kabinkę się zaznajomiły. O, z nowego gołębnika jeszcze połowy. To już chyba tam by było ostatni gołąb. No. No koło 60 może jest, no jeszcze 36, 40 gołębi. No dosyć sporo jeszcze brakuje, ale... No ale to też ilość jest, no. Nigdy nie przyleci wszystkie na ten. No idę zobaczyć. No 61, 30 minut, no to nie jest źle, tam bardzo dobrze jest. 30 minut, 61 sztuk. Jeszcze zerknąć tak wtedy piątka. 2, 3, 4, 5. No, 2 minuty. Nie jest tak źle. Następny. Jakiś pojedynek. Jeszcze bateria jakimś cudem wytrzymuje.
Aciać! O, chyba piszczaczek taki. Chociaż, ale nie, to on chyba. Najpóźniejszy, jeden z najpóźniejszych. O, jest następny. No, będą się wracać. O, jest następny chyba tam, trzeci. Ale raczej nie. Tu dwie sztuki. Także powinny dotrzeć do domu, tu w okolicach. Godzina 11:05. 3 godziny od pierwszego gołębia. Na zegarze 10:29, ostatni, 84. Brakuje 12 gołębi. Temperatura nie jest taka najwyższa, 27 w cieniu, 26,5. Wilgotność spora, 80%. No braki 12 gołębi brakuje. No teraz już przez pół godziny ponad nic nie przyleciało. Ale ogólnie w klubie tu troszkę tam brakuje, no. Tych gołąbków, tak po 20, po 30. No, także tak jakoś nie jest za wesoło. Gdzieś się tam pewne gołębie gdzieś tam poleciały. Tu takie silniejsze gołębi raczej nie ma, bo tu tak liczę pi razy drzwi, to wszystko późniejsze takie jest. No tu taki najpóźniejszy na jednej lotce przyleciał i to dosyć galancie. Tam w ogóle tu wszystkie są prawie z drugiego lęgu. Gołąbki. Także nie ma takich z pierwszego lęgu bardziej. Bezpasiaste takie połowy też zwróciły. Wyreagują się. Gdzie z drugiego lęgu to praktycznie wszystko przyszło. Tam jednego tylko nie widzę. Tu jest z drugiego lęgu. Coś na lotce dwóch lotków spierzone ma. Tutaj białolotek, tu. Także galancie to wszystko powracało. Nie ma jednego tylko tam. Tego gołębnika tutaj na młodych na pewno, znaczy się jednego brakuje, takiego późniaczka. Gołębie się tam patrzą. Z nowego gołębnika są wszystkie przyleciały i to dosyć tak były do dziewiątej chyba wszystko tam było, trudno tak powiedzieć, ale głowy najpóźniej tam przyleciał. Ale praktycznie tego tak w takim czasie dobrym się przyleciały. To sobie odpoczywają pod gołębnikiem. Tu trzy sztuki są. To wszystko też z drugiego lęgu, takie późniejsze. No ten jest taki troszkę drugi lęg wcześniejszy, ale białolotek taki. Wszystko prowizoryczne, nie ma kiedy porobić furtki. Tu 9 sztuk jest. Teraz się tam waliły z gołębnika tamtego. Jeden biała budapeszka jest. Została jeszcze po gołębiach białych. Tego gołębnika starego. O, tak na razie jest. Na razie jakoś tam nie przeszkadza. No. Także tu są wszystkie i zleciały praktycznie w dobrym czasie. No. Może nie konkursowym, ale przez godzinę czasu przyleciało wszystko. No. Gołębi. No coś tam na pewno jeszcze dotrze, ale no braki jakieś na pewno będą, bo za dużo gołębi ogólnie brakuje. Tak to będą miały ciężko się zlecieć, aczkolwiek jak będą chciały docierać, no to może dotrą. No. Pogodę mają nie najgorszą, no tak jak jest temperatura, ale jest temperatura, ale nie aż taka straszna, no.
Gdzieś tam się chmurki pomału pojawiają. Wiaterek taki zachodni jednak był bardziej dzisiaj, no aczkolwiek praktycznie bez wiaterko. No. Tu brakuje jednego takiego, co mi się rzuca w oczy, taki dosyć fajnego białolotka. On taki czerwony był. On jest taki pierwszy, a drugi ląk taki, ale jeszcze nie ten, to tak w pierwszej dziesiątce tak przyleciał. Już ogólnie te późniejsze gołąbki lepiej przylatywały. No, piątki są tak 2 minuty, także nie jest źle. No, tam pierwsze nie będą, ale ostatnie też raczej nie powinny być, także no, lot raczej zaliczany do udanych. No. Troszkę za duże straty, ale no, jeszcze powinno coś tam dolecieć. No. No, zobaczymy, jeszcze mają troszkę do dolotu. No. Także trochę dnia jeszcze jest, no czekam na resztę gołębi. Troszkę kąpiel po locie, puściłem gołębie, żeby się troszkę ochłodziły, skoro im się tam zebrało na latanie niektórym. Jakie parfocle się rozpierzyły stare, czerwony nielotowany. Ledwo lata, no. Chęci mają iść. No teraz dwie sztuki niedawno przyleciały, ten ostatni piszczak chyba. I teraz chyba się jeden nie odbił. O, następny się nie odbił. O, nie poodbijały się. No niemożliwe, że teraz 2 sztuki przyleciały. 2 sztuki się nie odbiły. 88. Tu brakuje. Brakuje jeszcze 6 i 4. 6 i 2, 8 gołębi. Jest sząbek się pokazał. Wyszołów duży chyba. Te mają jeszcze werby do latania. Się rozkąpały. Że 8 gołębi jeszcze brakuje. Już 2 kojarzy jakich, a resztę trudno tam oszacować. Nie ma 666, nie ma gołąbka jednego. Oj, białolotka takiego nie ma. Ale jeszcze może. Jak mówiłem, teraz 2 przyleciały. No te 2 to się raczej nie podbijały, także że coś jeszcze mają chęci zlatywać. No. Troszkę się przekąpią. Zawsze się trochę zregenerują. Chociaż nie był jakiś tam wysiłkowy lot, także dużo sił nie straciły. Ale ma być zabawa, no. I dla nich, i dla mnie, no. Dosyć chętnie się kąpią. Miałem ich jeszcze przetrzymać trochę, ale już parę powyskakiwało. Wodę z brudą. Niech się i te wykąpią.
Chodź. Zrobiło się gęsto, to mało miejsca mają. Parwotle ciężkie. Pióra pomocyły. Albo tylko ja sam nie zaatakował. Chodź, kąpać. Jeszcze trochę czasu do dolecenia mają. No. Jeszcze powinny dolecieć. Jeszcze kilka sztuk. A tam wszystkie się nie zlecą, bo już za dużo brakuje takiego, ale... Już poniżej 10 to nie jest źle. Jakieś 4-5 sztuk może brakować. Dobrze tylko, że w klubie tak trochę tam brakuje więcej tych gołębi. Nie dość, że mało, to jeszcze będą braki. No. Hodowcy też troszkę podłamani. Chorobami tymi wszystkimi. To... Jeszcze za wesoło to nie jest. No. Gołębi też tak kojarzy teraz, których nie ma, ale wszystko raczej z pierwszego lęgu. To jest słabszy, mówię, taki późniejszy teraz dotarł niedawno, także późniaczki dały sobie radę. No, na razie na tyle do 18. Zobaczymy jak później po zegarach. Co tam będzie, jak tam będzie w klubie. Jak tam coś tam wyszło, no. Ogólnie. No, mówię, pierwsze raczej nie będą, ale może ostatnie za bardzo też nie będą. Także w tym roku może za bardzo punktów się nie straci. Nie będzie tak źle, no. Zobaczymy. Po wizycie w klubie, no, lot okazał się w miarę udany, no niektórzy tam mieli większe straty, ale w większości jakoś tam poszło, no jakieś tam 10-15 gołębi było, brakowało 5, 4, 3, 2, także nie było tak jakoś tam najgorzej, no. Pojedynczym tylko hodowcom tam brakowało nawet do 50%, ale to bardzo rzadkość, tak dwóm osobom czy trzem osobom gdzieś tak brakowało. Także no to już coś tam mogło być
Gdzieś tam się nie zabrały, znaczy się gdzieś tam coś tam. Coś tam nie wyszło im. Moje wyniki na papierze no, tak dolatywały. Gołąbki 96 włożonych. 93 udało się dotrzeć dzisiaj. Chyba, że teraz jeszcze coś tam dotarło. Następne tak dosyć te do 30 minut było 55 sztuk, to dosyć ładnie. 82 sztuki, 10.5. No i te 10 gołębi dotarło jeszcze o godzinie 10.18, 10.29, 11.21, 28, 11.38, 11.39. A te to się nie podbijały to chyba. Ale przy 12.05 przyszły. 13.33, 13.55 taki późniaczek. No i 93, 17.18. Także jeszcze raz lot pierwszy raczej udany. No z takimi mniejszymi, większymi stratami. Ale nie ma co narzekać, gołębie tam powinny jeszcze podocierać. Także pierwsze koty za płoty i do następnego lotu, no drugi lot. Konin 150 km, także już tutaj dojdzie kolejna 50 tak, km do 2 godzin lot, także no może już tu trochę nabroić. No. U mnie jeżeli chodzi o jakiś tam wynik w klubie, no do 5 miejsca gdzieś tam się powinienem chyba znaleźć. No. Zobaczymy, może nie będzie tak tragicznie jak w ostatnich latach. No. Gołębie dosyć tak przyszły wyrównanie, powiedziałbym. No i bardziej tutaj szły po linii zachód-wschód, także no południe trochę tak miało delikatnie gorzej no, niż zwykle, ale no to powodowane tym, że centralnie szły gołębie w kierunku jak gdyby. No. Nie przylatywały ani w lewo, ani w prawo za bardzo, także no zobaczymy jak następne loty, na razie nie jest źle, oby tak dalej. No. Trzech brakuje, chyba z 50 chyba żadnego nie będzie brakowało, no może jeden, no. Ten jeden ostatni doleciał, także 50 jeszcze powinna być cała. No jest czym lotować, 93 gołębie, także do następnego lotu. Pozdrawiam, dobry lot, dziękuję za komentarze, subskrypcje i mile widziane kolejne. Jeszcze raz dobry lot.